Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Dzień z życia serwisanta. Dzisiaj będzie ciekawie, mam nadzieję, że też pouczająco. Nie przedłużając, zapraszam na film. A zaczniemy od wizyty na recepcji, można już powiedzieć tradycyjnie, i zobaczycie, co czeka na wydanie. I moi drodzy, zaczynamy od gotowca z Allegro. Tutaj zgodnie z tym, co mówiłem w poprzedniej części filmu, czy w poprzednim filmie serii, w ten sposób, nie wymienialiśmy obudowy karty graficznej, dysku, napędu optycznego i zasilacza. Natomiast cała reszta, czyli te najsłabsze elementy, takie jak płyta legendarna i 7-2600, zostały wymienione. Jak widzicie, no tutaj koszty, jeszcze raz koszty. Poszliśmy w Ryzena 5 pierwszej generacji, 16 GB RAM-u, ale taktowanie 2666, nie było sensu dawać przy szybkości. I płyta B450M DS3H od Gigabyte'a, zostajemy z chłodzeniem boksowym procesora i dodatkowo został dorzucony jeszcze na system dysk SSD Gudrama PX500 256 GB, też podstawowa konstrukcja. Tutaj jeszcze raz podkreślę, cena i jeszcze raz cena. Zależało nam ten komputer tak przygotować, żeby po prostu wszystko było hulało, ale też nie nadwyrężyło jakoś specjalnie budżetu. No jak widzicie, kolejny procesor, tym razem nie Ryzen na M4, żadna generacja, ale co też doskonale widać po pinach, jeszcze FX. Jest to konstrukcja na złącze M3+, dokładnie, to jest FX8350. Procesor już też przez nas naprawiony, dzisiaj się będę kontaktował z klientem, no i do wysłania. A w samym serwisie, no co, stacjonarka, to po pierwsze, jest to komputer, który trafił do nas taką przypadłością, że się wyłącza gdzieś tam po dłuższym obciążeniu. Wczoraj go już testowaliśmy, właściwie Piotrek go testował. Póki co na razie jest bez problemów, więc próbujemy wciąż dojść do tego, co jest przyczyną awarii. Tutaj z kolei mamy UX-a rozebranego, już przygotowanego do wymiany klawiatury. A tutaj bohater dzisiejszego odcinka, czyli płyta główna od Asusa Rampage 2 Extreme. Czyli soket 1366 Intel Xeon na pokładzie. Co było problemem? I trochę sobie o tej płycie porozmawiamy teraz. Od razu uprzedzę, co jakiś czas może się klimatyzator włączać, więc te szumy to od klimatyzatora, który tutaj nam służy też do grzania, więc spokojnie, nic się nie psuje. A teraz do samej płyty. Asus Rampage 2 Extreme trafił do nas z powodu nieprawidłowej pracy kości RAM. Jak widzicie, klient ma osadzone wszystkie 6 slotów, tutaj mamy wsparcie dla triple channel, ale nie było widocznej pełnej ilości pamięci. Każda kość ma po 4 GB, czyli nie trudno sobie policzyć, że w sumie tutaj powinno być 24 GB RAM-u, ale widoczna była tylko połowa, działały tylko te 4 skrajne kości, czyli 16 GB. Płyta jakiś czas leżała w szafie, teraz klient chciał na jej bazie i tego procesora zbudować sobie jakiś kolejny tam komputer, no i przysłał do nas, no bo nie działa to wszystko prawidłowo. Teraz co zrobiliśmy? Po kolei. No przede wszystkim sprawdziłem kwestię kompatybilności płyty, procesora i RAM-u, czy to wszystko ze sobą gra, czy nie ma nigdzie żadnych konfliktów. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, przed odpaleniem jeszcze płyty, no to jest wiadomo, sprawdzenie baterii i przejrzenie płyty, czy nie ma żadnych uszkodzeń fizycznych. I tutaj błąd, który zrobiłem, poważny błąd, uczulam na to, sprawdzajcie płyty dokładnie. Bo niepotrzebnie spędziłem czas na diagnozie RAM-u, gdyż problem okazał się jednak natury fizycznej. Wyszło to natomiast dopiero w trakcie, kiedy szukałem, czy przyczyną tego problemu nie jest awaria dwóch kości, które to są kości ewentualnie slotu RAM. No i okazało się, że pierwsze dwa sloty RAM, nie pamięci, tylko sloty, nie działają. Wszystkie kości ok, tylko problem ze slotami. Ale potem, jak się tylko troszeczkę uważnie przyjrzałem, zauważyłem uszkodzenie fizyczne przy punktach do mocowania chłodzenia.
No i zobaczcie sami, zresztą teraz macie zdjęcie z wczoraj właśnie z mikroskopu. Tam przy jednym z otworów uszkodzone są fizycznie ścieżki. W wyniku po prostu nieumiejętnego montażu, gdzieś tam błędu osoby, która to składała, doszło do przerwania dokładnie 3 ścieżek. Diagnoza tego jest bardzo prosta, bo wystarczy wziąć sobie podstawowy jakikolwiek multimetr, to nie musi być zaraz flux za, nie wiem, 2 koła, brzęczyk, jeżeli dotykamy sobie ścieżek, nawet nie musimy szukać, który to jest pin od procesora, a który pin przy gdzieś tam slocie, bo wystarczy po prostu, jak widzimy potencjalne przerwanie ścieżki, to w tych miejscach na jednej, czy z jednej, z drugiej strony złączyć, przyłożyć bananki. Jeżeli będzie piszczało, no to znaczy, że obwód jest ciągły i nie ma nigdzie przerwania. No w tym momencie... O, właśnie się odezwał klimatyzator. W tym momencie przerwania były i te ścieżki trzeba było odtworzyć. Moi drodzy, ścieżki za pomocą takiego drucika, nie wiem, czy on gdzieś jeszcze tu leży, jest. Za pomocą takiego specjalnego drucika, bardzo cienkiego, odtworzyłem, polutowałem to wszystko i widzicie właśnie na drugim zdjęciu spod mikroskopu, jak to wygląda. No a następnie testy płyty, czy działa już prawidłowo. Bateria też okazała się, że jest już wyczerpana, więc ją też od razu wymieniłem. No i komputer śmiga. Zaraz sobie go złożymy i zobaczycie już potem efekt końcowy, ponieważ wczoraj jeszcze na właśnie te wrażliwe miejsca, bo uszkodzenia były oczywiście nie tylko przy pierwszym pinie, ale też tutaj gdzieś zdarty lakier, tu gdzieś zdarty lakier, tu widać obicia, zaraz to pokażę Wam pod mikroskopem. To całość jeszcze zabezpieczałem takim wynalazkiem. To jest lakier PVB60AG termopasty i to jest taki lakier bezbarwny do właśnie zabezpieczania laminatów, do zabezpieczania elektroniki. Nie jest to to samo co solder maska. To jest lakier szybko schnący, solder maska mamy tutaj światło utwardzalną. Wydaje mi się on tutaj troszeczkę nawet lepszym rozwiązaniem, bo wystarczy go niewielka ilość, nie będzie tego tak grubo, no i widzimy co jest. Jeżeli chodzi natomiast o moje obawy co do tego, to ja się obawiam, bo to jest naprawdę blisko punktu montażowego, że w zależności od tego, jakie klient ma chłodzenie i jak je tym razem będzie montował, że może dojść niestety do ponownego uszkodzenia, bo te ścieżki są na wierzchu, drut jeszcze dodatkowo gdzieś tam to powiedzmy sobie troszeczkę pogrubia gdzieś tam, no i wystarczy tutaj trochę za mocno powiedzmy sobie przykręcić mocowanie i będzie znowu klapa. Lakier powinien zabezpieczyć to dodatkowo przeciwko zwarciu, bo on również dobrze izoluje, nie przewodzi prądu, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, ale tak naprawdę wszystko w rękach klienta. Zobaczcie teraz sobie te pozostałe uszkodzenia, jak to wygląda z lakierem i zaraz sobie to całe złożymy. Tak wygląda w tej chwili właśnie ten element zabezpieczający. Nie przechwytuje to pulpitu, tylko właśnie widzicie film. Wszystkie odblaski są właśnie od lakieru, także te odbudowane przeze mnie ścieżki, czyli ta tutaj, ten zakrętas i ta druga są zabezpieczone. Myślałem, że przerwanie jeszcze tutaj będzie, ale okazało się, że jest ok. No i zobaczcie, jak tutaj jest mało miejsca wokół tego otworu, a tutaj przychodzi jedna z nóżek od układu chłodzenia, a ten zion, który tutaj jest, no potrafi się nieźle zagrzać. Więc jeżeli tutaj teraz przyjdzie jakaś podkładka, czy jakiś cokolwiek od układu chłodzenia i będzie za mocno ściskane, to jest prawdopodobieństwo, że przede wszystkim ta ścieżka się na nowo przerwie, rozłączy, lub która z tych dalszych gdzieś tam. No ta jest najbardziej newralgiczna, bo ona tutaj najbliżej przechodzi. Wszystko w rękach klienta w tej chwili. Zobaczcie, jak wyglądały też inne uszkodzenia. Lecimy sobie, gdzie jest, gdzie ja teraz jestem, tutaj. Czyli tu jest kolejne. Tutaj natomiast to obicie też jest zabezpieczone, bo ja wszystko starałem się, co wyszło na wierzch, zabezpieczać. Natomiast tutaj jest palicho, bo to jest masa. Więc to, że tutaj gdzieś tam jest uszkodzenie, tylko kwestia zabezpieczenia, żeby jakaś korozja nie szła czy coś i sprawa załatwiona. Kolejna nóżka gdzieś tutaj będzie w tym kierunku, tylko teraz... Tu. Nie wiem, czy mi sięgnie mikroskop, to może polecimy w tą stronę. Musiał tutaj troszeczkę poprzekładać to wszystko. Tu mamy soket i tu mamy kolejne miejsce. I tak samo, widzicie?
To są wszystko obicia właśnie przy nie do końca udanym, nie do końca poprawnym montażu układu chłodzenia. Jeszcze jest ta jedna nóżka, tylko czy ja to teraz sięgnę tutaj gdzieś tam pod mikroskop. Troszeczkę mi gdzieś tam sięga, muszę tylko poprawić ostrość. No i tutaj też widać właśnie gdzieś tam obicia i ścieżki. Lakier ze ścieżek oryginalny jest zdarty, to błyszczący to już jest nasz. Natomiast tutaj doszło tylko do odsłonięcia ścieżek, a nie do przerwania ich ciągłości. Nasza prowizoryczna platforma testowa już jest gotowa. Tak to wygląda jak w momencie, kiedy testujemy procesory po naprawie, czy właśnie tak jak w tym przypadku płytę główną gdzieś tutaj poskładane, taki a la test bench. Wszystkie sloty jak widzicie osadzone, niewielki cooler na procesor, karta graficzna też podłączona, dysk systemem, włączamy sobie więc zasilacz i włączamy sobie płytę główną, a tutaj na monitorze powinniśmy mieć obraz. A jeszcze nie ma myszki klawiatury, to idę to szybko podłączyć i zaraz wracamy. O, klawiatura, myszka podłączone, system jak widać się włącza. Trochę to potrwa, bo to jest jakiś archaiczny dysk talerzowy. Dobra, moi drodzy, mamy już system i odpalimy sobie CPU-Z. No i mamy procesor Intel Xeon X5660. Widzimy od razu tutaj parametry pracy, ilość rdzeni wątków i przechodzimy na to, co nas najbardziej interesuje, czyli zakładka memory. Jest jak najbardziej widoczna już pełna ilość 24 GB, układ trzykanałowy. Tu możemy sobie jeszcze zresztą sprawdzić również gdzieś tam w tak zwanym, powiedzmy sobie, moim komputerze, czy system ma całą pamięć do dyspozycji. Jak najbardziej ma całą pamięć do dyspozycji, no, więc nic, tylko brać i korzystać. Jaki z tego wszystkiego wniosek płynie dla nas serwisantów i dla użytkowników? Przede wszystkim dla użytkowników zwracajcie uwagę nawet na szczegóły przy składaniu waszych komputerów, bo możecie sobie coś uszkodzić, a naprawa nie zawsze jest tak prosta jak w tym przypadku. Natomiast dla serwisantów nie popełniajcie tego błędu co ja i pamiętajcie, żeby jednak dokładnie sprzęt przed podłączeniem oglądać, nieważne czy to będą całe komputery, czy już poszczególne podzespoły, bo zawsze trochę czasu możecie sobie zaoszczędzić, jeżeli uda wam się namierzyć jakieś uszkodzenie fizyczne. A ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z serii Dzień z życia serwisanta się podobał. Jeżeli tak, to kciuki w górę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się.